Po upływie Szabatu o świcie pierwszego dnia tygodnia. Nowy dzień stworzenia, ósmy dzień stworzenia. Po Szabacie, po dniu odpoczynku, po dniu, gdy spracowany Stwórca, miłość, która umarła, powstaje. Nieprzyzwoitością byłoby teraz posadzić tutaj ulepionego ze słów czarny, prostokątny, jakiś monolit, smutny i nie wiadomo do czego służący, jak w wodyce kosmicznej, kubrika. Można by było biegać wokół niego, krzycząc: Transcendencja, transcendencja. rzeczywiście piękne byłoby to kazanie piękne byłoby to zwiastowanie gdybym miał opowiadać wspaniałe opowieści haggady jak Adam Szustak gdybym miał wdzięki czar Tomka Zamorskiego mądrość Wojtka Jędrzejewskiego na dodatek czułość ojcowską wodza niewinność Andrzeja Bujnowskiego Wrażliwość Marka Rojszyka. Byłbym prawdziwym Żydem Nowego Testamentu, jak Maciej Biskup. Potrzebowałbym wtedy tylko pięknych dłoni Jacka, Chrystusowych, wspaniałych, szlachetnych dłoni, którymi mógłbym błogosławić. Świadek ze mnie. Chyba żaden. Zważywszy, że żadnym świadkiem nie była taka kobieta jak Maria Magdalena czy druga Maria, przez żaden sąd nieuznawana. Jedno, co mnie z tymi kobietami jakoś łączy, to tęsknota. Wielka tęsknota. Za mistrzem, za miłością, która mnie powołała. Dzisiaj rano to ta prawda jakoś bardzo mną wstrząsnęła. Anioł daje polecenie kobietom: idźcie do Galilei. Z martwych stały Pan, którego dotykają, którym oddają mu pokłon i cześć, uwielbienia. Mówi: idźcie do Galilei. Idźcie tam, gdzie jest wasze źródło. Idźcie do tego Słowa, które żeście usłyszeli i przyjęli, stąpcie do waszych serc, tam jest żyzna Galilea. Przypomnijcie sobie, co wam uczynił. Zacząłem rozmyślać o tym, z czego, z jakich włókien mojego doświadczenia utkana jest wiara w zmartwychwstałego. Bo przecież go nie widziałem i nie dotykałem, tak jak widzieli i dotykali apostołowie, jak dotykały Marię. Głosimy to, cośmy przekazali, ale to, co przyjmujemy, staje się w nas życiem. Jesteśmy świadkami. Jesteśmy tymi, którzy wciąż z martwych wstają. W prawdziwie z martwych wstałym. Idźcie do Galilei. To tam dokonało się powołanie dwunastu. To tam dokonał się cud przemiany wody w wino. Nauczcie, tam są nasze gody. Tam odkrywamy również jako celnicy, że Pan nas wyciąga z naszych komór, z naszego lęku, daje nam nowe życie, mówiąc. Chodź za mną, Galilea. Możemy iść za Jezusem, tak jak szliśmy za Nim. I być może dojdziemy do tego miejsca, tak jak żeśmy przeszli i doszli przez Wielki Piątek, ciszę Wielkiej Soboty. Ale dochodząc do tego miejsca, do grobu, nasza wiara, czy to, co z nami się dzieje, to jest to rozdroże. Jako chrześcijanie możemy razem przeżywać jego mękę. Możemy za nim tęsknić podczas soboty, wielkiej soboty. Być może Kościół w sposób mistyczny jakiś przeżywa właśnie czas wielkiej soboty. Ale ten poranek ósmego dnia, który trwa, on nas dzieli. Dzisiaj to jest niezwykłe. 50% chrześcijan, przeszło 50% chrześcijan, nie wyznaje i nie wierzy w zmartwychwstanie. Konsekwencją tego jest oczywiście niewiara w bóstwo, niewiara w każdą. Kolejną prawdę naszej wiary. Zmartwychwstanie jest fundamentem. Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara. Jeśli On nie zmartwychwstał, to to, co głosimy, nic nie czyni, nic nie stwarza. A wiara jest tylko skorupą, która nie ma mocy, nie ma ziarna, nie urodzi nas do nowego. Naprawdę, mówi Paweł, jesteśmy wtedy godni politowania. Z martwych nie rozumiemy. Nie ma w Ewangeliach w opisie samego faktu czy samego wydarzenia wstawania Jezusa. Nie ma takiego opisu, bo jest to jak Bóg wydarzenie tajemnicze, niepojęte. Ci którzy szukają mądrości czy ci którzy żądają znaków potkną się o to wydarzenie. Zmartwychwstanie jest skandalem. Zmartwychwstanie ciała Szczególnie, gdy przeżywamy to, jak ciało nas poniża, to, jak ciało nas nieraz bruka. Niesiemy w sobie jakieś głębokie przekonanie o tym, o jakiejś wielkości człowieka, o szlachetności, a ciało tej szlachetności się sprzeciwia. Doświadczamy tego podczas choroby. Doświadczamy tego w krzywdzie, doświadczamy tego w grzechu. Potykamy się o to doświadczenie, potykamy się o nasze ciało. I możemy sobie fałszywie wyobrażać z martwych stanie w sposób tylko duchowy, bo po co wracać do tego, co jest naszym grobem? Tak najstarsza tradycja grecka traktowała soma ciało jako sema grup. Po co wracać do tego, co jest grobem? Chrystus z martwych zmartwychwstał w ciele, ten sam, ale inny, przemieniony niewiele wydaje się umiemy o tym mówić ale to z stanie jest już obecne nawet jeśli ono jest niewielkie to wyłom w historii został uczyniony sięgamy poza śmierć wpatrujemy się poza grób nasze spojrzenie jak zbieżna perspektywa nie ląduje w dole grobu. Wykraczamy poza, bo otrzymaliśmy dar dla umysłu poznania Boga Prawdziwego. Sercem Starego Testamentu głosi tradycja żydowska, Shir HaShirim, świętym świętych, jest pieśń nad pieśniami. Przepiękny poemat, w którym człowiek odnajduje obraz Boga, który jest na wzór takiej miłości, jaką my umieliśmy się obdarzać, jaką umieją się obdarzać ko kochankowie. I to tam czytamy słowa o miłości, która jest tak potężna jak śmierć. Ale po zmartwychwstaniu, czy też światło zmartwychwstania, ukazuje nam, że ta miłość jest potężniejsza niż śmierć, że gdy miłość zwarła się ze śmiercią, śmierć została pokonana. To jest ważne dlatego, że jak wrócimy do Galilei. Że jak będziemy rozważać to, czego Jezus nauczał, o czym nam mówił, to odkrywamy, że podążanie za Jezusem to jest ostatecznie wybieranie tracenia siebie, bo miłość siebie traci, bo miłość siebie daje. A Jezus przeszedł wszystkim dobrze czyniąc. Był tym, który siebie dał i to dał do końca jego miłość do nas się dokonała dlatego paweł nie będzie głosił pustego grobu którego nie widział ale będzie głosił Chrystusa ukrzyżowanego dlatego że dla niego ukrzyżowany jest prawdziwie z martwych będzie głosił drogę która polega na wyzuciu się z siebie i przeobleczeniu się w Chrystusa czyli w miłość ofiarującą się. Nasze chrześcijaństwo to będzie pozór pobożności. Jeśli po powrocie do Galilei nie wejdziemy na tą drogę, drogę miłości, która się ofiaruje, a ofiarujemy się i dajemy się innym w służbie, ponieważ przenika nas i pociąga światło, tego, który nam ukazuje, że ta śmierć prowadzi do życia. Że nic, co czynimy z miłości, nic, co jest darem, nie umrze. Żadna nasza rzeczywistość, żadna, żaden nasz czyn, żadne nasze słowo, żadna ofiara, Nie okaże się daremna. Sakrament małżeństwa to jakoś widzimy, że to robi Chrystus, który zstępuje do grobu, który chwyta Adama i chwyta Ewę. Sakrament małżeństwa, który podejmują wierni, dając się sobie wzajemnie, bez względu na to, jak on się potoczy, jak ich życie się potoczy i co z tym życiem się stanie, to ten akt wzajemnego oddania się sobie jest czymś prawdziwie boskim. Światło zmartwychwstałego ukazuje, że oni robią niepomiernie więcej niż ci, którzy z tchórzostwa, z egoizmu, Z braku nadziei i wiary. Nie dają się sobie. To nam ukazuje światło z martwych stałego, ukazuje nam kapłaństwo, jaką miłość, która daje się innym. A ta ofiara i to tracenie siebie naprawdę jest czymś wiecznym. Jest czymś sensownym, jest czymś, co prowadzi do wielkiej radości. Znalazłem słowa, które mnie niesamowicie przejmują. To modlitwa Piera de Jarda de Chardonnay. On modli się w taki sposób: Boże mój, spraw, bym po odkryciu radości, jaka płynie z wykorzystania wszelkich możliwości wzrostu, kiedy to Ty powiększasz się we mnie, dotarł do tej ostatniej fazy komunii, w której posiądę Ciebie, godząc się na to, by w Tobie maleć. Spraw, bym, gdy nadejdzie moja godzina, umiał Cię rozpoznać. W postaci każdej obcej mocy, nieprzyjaciela, który zdaje się chcieć mnie zniszczyć czy wyrugować. Gdy na mym ciele, a co pewniejsze w moim umyśle, pojawiać się zaczną oznaki starzenia. Gdy spłynie na mnie od wewnątrz zło, które pomniejsza i pozbawia. W bolesnej chwili, gdy uświadomię sobie nagle, że jestem chory lub że się starzeję. W tej ostatniej chwili, zwłaszcza gdy odczuję, że w sposób zupełnie bierny umykam sam sobie w ręce wielkich i nieznanych mocy, które mnie ukształtowały. We wszystkich tych ponurych godzinach daj mi, mój Boże, zrozumieć, że to Ty boleśnie rozdzielasz włókna mego bytu, by przeniknąć aż do szpiku mej substancji i zabrać mnie do Ciebie. Tak, im bardziej przyszłość otwiera się przede mną, jak przepaścista szczelina lub ciemne przejście. Tym bardziej, gdy zapuszczam się w nią na Twoje słowo, mogę mieć nadzieję, że się zagubię i zaprzepaszczę w Tobie, że będę, Jezu, włączony w Twoje ciało. O mocy mego Pana, nieprzeparta i żywa siło. Ponieważ z nas obu Ty jesteś nieskończenie mocniejszy. Do Ciebie należy rola spalenia mnie w ogniu jedności, który ma nas stopić. Nie wystarczy, bym doznał umierania w komunii. Naucz mnie doznać komunii w umieraniu. Tej komunii nie ma końca. Ta komunia właśnie się zaczęła. Amen.